Jarosław Marycz z grupy CCC Polsat Polkowice wygrał 28. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym Helena Tour 2013. Tegoroczna impreza miała wspaniałą oprawę, godną zawodów najwyższej rangi. Wielka w tym zasługa prezesa Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego Bogdana Jamroszczyka. Potrafił zachęcić do wspomagania kolarstwa władze samorządowe wielu miast i gmin oraz prezesów kilkudziesięciu firm działających na terenie Wielkopolski i województwa łódzkiego. Tegoroczny 28. wyścig szlakiem bursztynowym Helena Tour liczy 4 etapy, w sumie 428 km. Przejeżdżamy przez dwa województwa, województwo łódzkie i wielkopolskie, przez 7 powiatów i 28 miast i gmin oraz gmin. W wyścigu startuje 154 kolarzy z 29 ekip, z tym 6 zagranicznych. Tegoroczny wyścig rozegrano na szosach dwóch województw, Wielkopolski i województwa łódzkiego. Start i metę pierwszego etapu zlokalizowano w pięknie położonym mieście Warta. Po raz drugi gościmy kolumnę wyścigu szlakiem bursztynowym. Myślę, że to jest bardzo fajna impreza, perfekcyjnie zorganizowana, dopięte wszystko na ostatni guzik. Chciałem tu podkreślić, że współorganizatorami tego etapu są również sąsiednie samorządy, łącznie z starostwem. Samorząd Błaszkowski, gmina Dobra, gmina Goszczanów, gmina Pęczniew i starostwo Sieradzkie. Te wspólne wysiłki, jak widać, dają efekt. Tutaj chciałem podziękować też służbom, które zabezpieczały ten wyścig, Ochotniczej Straży, Policji. Myślę, że bardzo udana impreza. Wyścig szlakiem bursztynowym Helena Tour tradycyjnie jest pierwszym wieloetapowym wyścigiem szosowym w naszym kraju. W ponad 160-osobowym peletonie, oprócz utytułowanych zawodników, znalazło się wielu młodych, zdolnych kolarzy z medalistami torowych mistrzostw świata na czele. W tamtym roku tak się wyścig ułożył, że no praktycznie każdego dnia meldowałem się w pierwszej grupie na mecie. No to jest wyścig taki płaski, także no to jest loteria. Wiadomo, trzeba będzie wszystko zrobić, żeby codziennie tak samo dojeżdżać w pierwszej grupie. No myślę, że pojadę czasówkę równie dobrze jak w tamtym roku. No nie wiem, czy wygram, ale postaram się. Cóż, to jest loteria, to jest płaski wyścig, także tutaj każdy może wygrać. Gramy brawami, duże brawa! Pan Jan Serafiński dał sygnał startu. Bardzo dziękujemy, panie burmistrzu, że możemy tu być z panem po raz kolejny. Trasa pierwszego etapu liczyła 165 km i wiodła wokół zbiornika w Jeziorsku. Cieszę się, że po raz kolejny gmina Pęczniew jest również, można powiedzieć, współorganizatorem jednego z największych wyścigów, które rozgrywane są u nas w kraju. Możemy tutaj podziwiać w akcji najlepszych polskich zawodników i nie tylko, bo z tego co wiem, również zagraniczne grupy biorą udział w tym wyścigu. Cieszę się, że możemy w ten sposób promować naszą gminę i przede wszystkim zbiornik Jeziorsko, czyli nasze bogactwo takie naturalne, które chcemy w przyszłości wykorzystać przede wszystkim pod kątem turystycznym, w tym również i sportowym. Gmina Pęczniew to przede wszystkim zbiornik Jeziorsko, czyli żeglarstwo, różnego rodzaju sporty motorowodne, ale również myślę, że pomysł z tym wyścigiem kolarskim jest jak najbardziej trafiony i myślę, że będziemy dalej współpracować i kontynuować tą naszą współpracę, jeśli chodzi o organizację tego wyścigu.
Padający deszcz i silny wiatr szybko porozrywał stawkę kolarzy. Ton walce nadawali kolarze zawodowej grupy CCC Polsat Polkowice. Pan nasyszy finisz, pan Węgierzec, a więc który z nich? Piękny finisz! Dziesiątka! Dziesiątka Grzesio! Pierwszy etap wyścigu po pasjonującej walce wygrał Grzegorz Stępniak z grupy CCC Polsat Polkowice. Drugi był Błażej Janiaczyk z banku BGŻ, a trzeci kolejny kolarz CCC Polsat Polkowice Tadeusz Taciak. Gratulacje, wspaniały finisz, wspaniała postawa. Mimo zmęczenia chciałbym, żeby pan kilka zdań powiedział na temat tego morderczego etapu. Dzisiejszy etap przez duży wiatr i złe warunki atmosferyczne. Tak się potoczyło, że od startu oderwała się duża grupa, w której znajdowało się wielu zawodników z mojego teamu. Tak się ułożyło, a nie inaczej, było nas najwięcej, wykorzystaliśmy to, wygraliśmy. Jestem bardzo szczęśliwy. Dekoracja najlepszych zawodników pierwszego etapu. Zgodnie z tradycją, najlepsi zawodnicy w 6 kategoriach otrzymali kolorowe koszulki ufundowane przez sponsorów. W sobotę uczestnicy 28. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Helena Tour rozegrali dwa etapy. Przed południem w Opatówku, w pobliżu zakładu Heleny, rozłożono kolarskie obozowisko i rywalizowano w jeździe indywidualnej na czas. Nasza firma, czyli Grupa Kolian, ma wpisane w strategię wspieranie różnych inicjatyw, również, w tym również inicjatyw sportowych. W naszej ocenie Helena już trwale zapisała się w wspieraniu tejże inicjatywy kolarskiej. Uważamy, że ten wyścig z roku na rok zwiększa swoją popularność, chociażby przez uczestnictwo coraz to lepszych grup kolarskich, coraz większy zasięg międzynarodowy, bo mamy coraz większe i ciekawsze zespoły sportowe. W naszej ocenie oczywiście nie przekłada to się od razu wprost na sprzedaż i na wyniki, aczkolwiek na promocję naszej marki, produktu z jednej strony, a z drugiej strony nam bardzo zależy również na tym, żeby wspierać te inicjatywy tutaj lokalne i sądzimy, jesteśmy nawet przekonani, że wspieranie tejże inicjatywy powoduje to, że promujemy nasz region, promujemy Kalisz i dlatego też trwale będziemy wspierać ten wyścig. Zawodnicy startowali w odwrotnej kolejności do zajmowanej pozycji. Tymczasem 104 wystartował, jak dostał, nie widzieli wrócić do barem 122.
rytualny rozgrywany był obok posesji twórcy nowoczesnego wyścigu Helena Tour, byłego właściciela zakładu Zenona Sroczyńskiego. Powiem tak, że w życiu jest ważne, jak człowiek podejmuje gdzieś jakąś decyzję i trafia na dobry zespół ludzi, bo wówczas jest współtwórcą, współtworzy. My tak współtworzyliśmy to wszystko i w tym wszystkim to przetrwało. A więc jeżeli podjęliśmy decyzję, a na pewno to my podejmowaliśmy tę decyzję i to trwa, no to to jest dobre. I za to musimy dziękować, że to nasze wspólne dziecko jest w rękach dobrych rodziców, bo i współtwórców, i przypuszczam wielu nowych sponsorów. A jak jest dziecko w rękach dobrych rodziców, w dobrych rękach, to będzie trwało. A za pamięć o mnie zawsze będę dziękował. Zawsze będę dziękował. I cieszmy się zawsze z tego, że ci ludzie, którzy tworzą, a my nie tylko to stworzyliśmy, Andrzej, wiele innych dzieci. Również to dziecko na tle, przypuszczam, którego teraz jestem. Zawsze się cieszę, jak dziecko jest w właściwych rękach, a nie w rękach zastępczych rodziców, jak te dzieci w Słupsku. Oby takich przypadków było jak najmniej. Bardzo wam dziękuję. Faworytem jazdy indywidualnej na czas był ubiegłoroczny zwycięzca Marek Rutkiewicz z grupy CCC Polsat Polkowice. Jechał wspaniale, lecz na mecie uzyskał dopiero 12 czas. Przez długi czas prowadził Kamil Gradek z grupy BDC Mark Poltin. Uzyskał czasy 17 minut 41,75 sekundy. Lepszy czas uzyskał dopiero Jarosław Marycz z grupy CCC Polsat Polkowice. Na mecie zmierzono mu czas 17 minut 41 sekund i 69 setnych. Czyli o 6 setnych sekundy lepszy od Kamila Gratka. Jadący jako ostatni lider wyścigu Grzegorz Stępniak z klubu CCC Polsat Polkowice, mimo że znał wyniki rywali, uzyskał dopiero 31 czas i nie obronił koszulki lidera. Każdy wyścig przeżywam tak samo. Zawsze stajemy na starcie z myślą o zwycięstwie, tak jak i na tym wyścigu, jak i na innych. A tutaj no, nie trzeba było być wielkim taktykiem, mając taki zespół, takich zawodników. To taktyka się sama układa i naprawdę współpraca tutaj z chłopakami jest fantastyczna. Oni wiedzą, co mają robić. I tak jak mówię, nie trzeba być jakimś wielkim trenerem czy dyrektorem sportowym. Naprawdę to są kolarze już doświadczeni i oni znakomicie się rozumieją w każdym momencie. Przed startem do trzeciego etapu, przed ratuszem w Kaliszu, publiczność mogła podziwiać kolarzy. Przed ratuszem odbyło się nagrodzenie najlepszych zawodników jazdy indywidualnej na czas. Tutaj też zlokalizowano start do trzeciego etapu. Kibice z Kalisza pamiętają pana znakomite zwycięstwa, pamiętają pana karierę, dlatego też chciałbym, żeby pan nawiązał również do tego miasta. Tak, w Kaliszu się wychowałem, tutaj się zaczęło moje ściganie, tak można powiedzieć. BDC to jest mój drugi klub, całe życie, całe 8 lat jeździłem w KTK Kalisz. Zdobyłem dużo razy mistrza Polski, wicemistrza Polski. Nie ukrywam, że jestem zadowolony i dziękuję trenerowi Krzysztofowi Beżowi za wszystkie lata. No 28 lat tradycji, to samo za siebie mówi. W tym roku frekwencja bardzo dobra, na szczęście zima puściła, wiosenna aura, trochę deszczu się zbliża, ale myślę, że się wyrobimy. A strona sportowa jutro zobaczymy na mecie w Kaliszu, na którą serdecznie zapraszam wszystkich miłośników kolarstwa. Trzecie miejsce na etapie jazdy indywidualnej na czas wywalczył Adrian Kurek z grupy CCC Polsat Polkowice. Drugi był Kamil Gradek z BDC Mark Poltim. Jazdę indywidualną na czas wygrał Jarosław Marycz z CCC Polsat Polkowice i został liderem wyścigu. Wygrać dosłownie o 6 setnych sekundy to jest mistrzostwo świata. No tak, mała przewaga zdecydowała, że wygrałem.
Miałem informacje na trasie, jakie mam na początku straty, później starałem się to odrabiać. Wiedziałem, że wiatr będzie głównym tutaj czynnikiem wpływającym na wyniki, więc zachowałem trochę tej sił, więcej sił na końcowe kilometry, bo było pod górkę i pod wiatr. Także cieszę się, że tak mała przewaga mimo wszystko pozwoli mi odnieść sukces. W klasyfikacji generalnej po dwóch etapach prowadził Jarosław Marycz. Drugi był Błażej Janiaczyk, a trzeci Mateusz Taciak. Panie prezydencie, wraz z wyścigiem szlakiem bursztynowym do Kalisza zawitała wiosna. Jak pan przyjmuje to wielkie święto, bo zawsze w Kaliszu z okazji przyjazdu kolarzy to jest wielkie święto. Jest to wielkie święto, ale myślę, że wiosna dla kolarzy się pojawiła, bo jeszcze 5 minut temu zagrażało, że będzie lało. W Ostrowie podobno leje, a tutaj piękne słońce, czyli jest przygotowane miasto, ale przede wszystkim kolarze są gotowi na wielką walkę, bo słyszę, że od wczoraj tam bardzo zacięta walka się toczy. Także myślę, że i dzisiaj to samo będzie, a co jutro, to dopiero zobaczymy. A jutro też w Kaliszu wielkie ściganie, bo będziemy widzieli młodzież ścigającą się. Od lat tutaj organizowane są wyścigi kolarskie dla młodzieży, z których wyrosło wielu znakomitych kolarzy. To prawda, no tutaj są od wielu lat ludzie bardzo z tym sportem związani, zarówno działacze, ale trenerzy także. No i pozyskują tę młodzież. Jak są wyniki, to i są chętni do uprawiania tego sportu. Ja myślę, że to tak powinno być. Oczywiście trochę szkoda, że oni na jakimś etapie gdzieś uciekają z Kalisza, bo muszą walczyć w dobrych grupach, ale ja uważam, że w sporcie tak jest. No to samo jest w piłce nożnej, jak jest ktoś lepszy, to musi w lidze zagranicznej trochę okrzepnąć, żeby w reprezentacji później dobrze grał. Także w kolarstwie jest to samo. Kolejny zawodnik, który swoją karierę rozpoczynał w Kaliszu. Chciałbym, żeby pan przypomniał te najważniejsze swoje sukcesy oraz dzisiejsze starty. No tak, w Kaliszu to ogólnie rozpocząłem swoją karierę. No, bardzo długo, bardzo miło wspominam chwile spędzone. No, najbardziej wynikiem największym moim to pewnie mistrzostwa mistrz kraju w kategorii All League na czas w Kielcach w 2010 roku. Teraz reprezentuje pan grupę Las Vegas. Jakie marzenia związane z występem w tej grupie oraz marzenia na ten sezon? No na pewno dobre występy na czasówkach. Dobre występy na czasówkach, na wyścigach etapowych, co się przełoży pewnie w klasyfikacji generalnej na dobrej pozycji. No ogólnie plan mamy zawsze taki, żeby jak najlepiej, jak najbliżej rozprowadzić Adama Madeckiego. Popołudniowy trzeci etap był nawiązaniem do historii wyścigu. Przez wiele lat impreza rozgrywana była jako wyścig Kalisz-Konin. Tym razem kolarze jechali z Kalisza przez Konin do Kazimierza Biskupiego. Honorowym starterem był prezydent Kalisza Janusz Pęcherz. Mam nadzieję, że ten wyścig będzie dla was szczęśliwy, czego wam życzę. Życzę walki fair play i zwycięstwa jutro w ostatecznym już wyścigu na ulicach Górnośląskiej. Wszystkiego dobrego, aby dojechać szczęśliwie bez wypadków. I w następnym roku, abyście chcieli powrócić tutaj znowu. Wszystkiego najlepszego. Start honorowy odbył się w pobliżu kaliskiego ratusza. We'll be right back.
Start ostry zlokalizowano na ulicy Łódzkiej koło miejskiego stadionu. Przez długi czas na czele jechało kilku kolarzy. Mieli oni miejscami ponad 3 minuty przewagi nad peletonem. Trasę zabezpieczali przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych. Ilu strażaków jest w pana miejscowości? No strażaków czynnych te 32, do obsługi 1 na 8 dzisiaj. Mamy obstawione 1, 2, 3, 4, 5 ulic. W pracę przy zabezpieczaniu wyścigu zaangażowanych było ponad 1500 osób. Byli to głównie wolontariusze pochodzący z ochotniczych straży pożarnych. W Kazimierzu Biskupim tłumy widzów. Jednym ze sponsorów wyścigu był Ryszard Nowicki, właściciel salonu Kija w Koninie. No rzeczywiście od wielu lat już staramy się sponsorować ten wyścig kolarski z szakiem bursztynowym. Jest to dla Konina bardzo wspaniała sprawa, prawda? Tym bardziej na początku wiosny, kiedy to się kolarstwo rozwija. No cóż, no, wspieramy jak co roku, jak zwykle coraz więcej, a niedługo w Kaliszu będziemy też mieli, prawda, salon, także wtedy w ogóle będziemy sponsorować. Do Kazimierza Biskupiego kolarze przyjechali w kilku grupach. Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli przez kilkanaście minut podziwiać zmagania kolarzy. Na mecie po raz kolejny najskuteczniej finiszował reprezentant grupy CCC Polsat Polkowice Grzegorz Stępniak. Drugi był jego kolega klubowy Bartłomiej Matysiak, a trzeci Konrad Dąbkowski z BDC Mark Pol Team. Dzisiejszy etap był bardzo wieczny i bardzo ciężki, mimo tylko 116 km. Wracając do przewagi 3 minut ucieczki, warunki atmosferyczne dzisiaj dawały to, że ucieczka miała bardzo małe szanse do dojechania. Wiedzieliśmy, że praca na długości 20 km, 15 nawet może to zniwelować i byliśmy spokojni o to, że przyjedzie cały peleton. Później w tej ostatniej fazie między Tuliszkowem a Rychwałem na 10 kilometrach potrafiliście odrobić praktycznie wszystko. No właśnie taka siła jest peletonu. Pracuje 20-25 osób, natomiast przodu pracowało tylko 5 zawodników, także siła była 5 razy mocniejsza i było to widać. I finisz. Teraz niech pan scharakteryzuje ten skok, te 2 metry na mecie. O te 2 metry pan jest lepszy od następnego zawodnika, mimo że startujecie z tej samej pozycji. Na pewno zdziwiły mnie przede wszystkim warunki tutaj, ponieważ 4 kilometry jeszcze przed Kazimierzem Biskupim było sucho, a co do finiszu to jest bardzo ważne. Wjechaliśmy do Kazimierza, asfalt był mokry, co sprawiło jeszcze większe zamieszanie. Natomiast 300 metrów przed kreską czułem się bardzo dobrze, postanowiłem dać z siebie wszystko i za plecy się nie oglądałem, także nie wiem jaka była przewaga. Thank you.
Żółtą koszulkę lidera przed ostatnim etapem zachował Jarosław Marincz. Start do czwartego, ostatniego etapu zlokalizowano w Ostrzeszowie. Chciałbym, żeby pan powiedział o tym całym teamie, który przygotowuje wyścig szlakiem bursztynowym. Team to jest przede wszystkim Bogdan Jamroszczyk, głowa tego wyścigu i czuwający nad tym, żeby te środki spływały i pozyskiwać je, żeby ten wyścig się mógł odbyć, żeby miał odpowiednią odprawę, żeby zawodnicy przyjechali najlepsi. Ja zajmuję się przede wszystkim właśnie tym podmiotem wyścigu, to zawodnikami, którzy tutaj przyjadą i dostarczyć im właściwie z wyścigu. Jednym słowem tak można to nazwać. Zabezpieczeniem to jest przede wszystkim Marek Ryszak i Bronisław Krakus, którzy wielką pracę wykonują, współpracując z samorządami i z policją, siłami porządkowymi, które zabezpieczają wyścig. To jest duże wyzwanie logistyczne. Nawet na wyścigu naszej klasy, bo przecież są większe wyścigi w kraju, a sami Państwo widzą, że to jest duże, duże przedsięwzięcie. Kolejny wyścig, który się odbywa w tym roku, zaszczycił swoją obecnością miejscowość Ostrzeszów, gdzie znajdujemy się w tej chwili na głównym rynku. Tutaj rozpoczynamy start honorowy, który poprzedza start Ostry. I faktycznie jest to wielkie przedsięwzięcie logistyczne nie tylko dla służb typu policji, ale także dla straży ochotniczych, straży pożarnych przede wszystkim, dla straży miejskich funkcjonujących tutaj na podległym terenie, a także dla wielu, wielu innych osób, przede wszystkim urzędników, którzy mnóstwo pracy musieli włożyć, aby w sposób właściwy zapewnić bezpieczeństwo na trasie przejazdu. Każdy ma wyznaczone zadanie, trasa wyścigu w całości jest zabezpieczona, każde skrzyżowanie ma osobę odpowiedzialną, która odpowiada za bezpieczeństwo w danym miejscu. Cieszymy się, że wyścig zaszczycił nas swoją obecnością. Wielokrotnie, kiedy pracowaliśmy z organizatorami, wykazywali się oni wielkim profesjonalizmem w tym zakresie. I mamy nadzieję, że także obecny etap czwarty, który będzie kończył się w Kaliszu, przebiegnie bez zakłóceń. Ostatni etap prowadził z Ostrzeszowa do Kalisza i liczył 136 km. Tymczasem w Kaliszu przed przyjazdem kolarzy odbyły się wyścigi młodzików i juniorów. Jest to tradycją, już tutaj po raz 28 jedzie ten wyścig tu po ziemi kaliskiej, konińskiej, chwytamy województwo łódzkie.
Także to jest początek sezonu, ten wyścig już wszedł na stałe do kalendarza i imprez Polskiego Związku Kolarskiego. Przyjeżdżają ekipy zagraniczne. Wyścig naprawdę nam się rozrasta i wspaniały. Wspaniali ludzie go organizują, bo trzeba powiedzieć, że tutaj działacze Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, szczególnie Bogdan Jamroszczyk, jest bardzo mocno w to zaangażowany i od wielu lat realizują to zadanie i coraz lepiej to wychodzi. No i znakomicie jadą kolarze, którzy swoje korzenie mają w Kaliszu. No szkoda, że nie mamy grupy akurat seniorów czy orlików tutaj w Kaliszu, to się rozpadło, ale przecież w najlepszych grupach polskich zawodowych, ale nie tylko i zagranicznych, jeżdżą kaliszanie, także kaliscy zawodnicy na pewno tu dzisiaj też dają o sobie znać, którzy się tu wychowali, tutaj zdobyli pierwsze szlify w Kaliszu i dzisiaj mogą realizować swoje marzenia w zawodowych grupach kolarskich. Z dokładnością szwajcarskiego zegarka, tak jak zaplanowali organizatorzy, o 14 na ulicę Górnośląską w Kaliszu wjechał barwny peleton wyścigu. Uciekaj, uciekaj! Popatrzcie, jak mocno pociąga, jakaż ogromna siła jest u tych kolarzy, jaki mają power w nogach. Rozgrywkę, czy Jarosław Maryś, czy może znowu Grzegorz Stępniak, BDC Marpol, jednak jest zawodnik CCC Polsat Polkowice i proszę Państwa numer startowy 13. Na czwartym etapie skutecznym finiszem popisał się pochodzący z Kalisza Bartłomiej Matysiak z grupy CCC Polsat Polkowice. Wielkie szczęście. Nic chyba lepszego nie mogło mi się dzisiaj wydarzyć, jak wygrać u siebie w swoim mieście. Praktycznie tutaj zaczynałem swoją karierę kolarską. Zawsze marzyłem o tym, żeby tutaj wygrać etap, najlepiej cały wyścig. Dzisiaj udało się wygrać etap, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Koledzy wykonali naprawdę dzisiaj wspaniałą pracę, pomogli mi i udało się wygrać. Nagrodzenie najlepszych zawodników ostatniego etapu. Trzecie miejsce zajął Andrzej Rybin z Dukli Praga. No wyścig jest bardzo piękny, wszystko jest dobrze zorganizowane. Ja sam lubię jeździć do Polski. Drugi był Paweł Brylowski z banku BGŻ. Zwyciężył Bartłomiej Matysiak z grupy CCC Polsat Polkowice. Po tym, co widziałem wczoraj, co widziałem dzisiaj, po tym, co zdawano mi relacje z pierwszych etapów, na których nie byłem, myślę, że to był bardzo dobry wyścig, bardzo dobrze zorganizowany, ale przede wszystkim zawodnicy wykazali się walecznością i rzeczywiście można było taki wyścig oglądać. To tu są bardzo dobrzy organizatorzy, działacze, którzy żyją sportem, ale żyją przede wszystkim kolarstwem, potrafią w bardzo trudnych czasach zorganizować sponsorów, ale także zachęcić wszystkich, żeby tu przyjechali na szlak bursztynowy. To jest bardzo dobra promocja także miasta Kalisza na szlaku bursztynowym, ale wszystkich tych miast i miejscowości, które też do tego szlaku należą. Myślę, że jak tacy działacze będą w innych sportach, to będziemy mogli sukcesy mieć nie tylko w kolarstwie. Na mecie uhonorowano zwycięzców we wszystkich kategoriach.
Specjalną nagrodę dla najlepszego zawodnika z Konina dostał od firmy Kia Wojciech Pszczolarski. Mocnym akordem uroczystości zakończenia wyścigu była ceremonia nagrodzenia najlepszych zawodników. Trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji zajął Marek Rutkiewicz z grupy CCC Polsat Polkowice. Drugie miejsce wywalczył Mateusz Taciak, również z CCC Polsat Polkowice. Zwycięzcą wyścigu szlakiem bursztynowym Helena Tour został Jarosław Marycz z grupy CCC Polsat Polkowice. Jestem bardzo zadowolony z wyniku. Ekipa bardzo mi pomogła, szczególnie dzisiaj, kiedy wiało, miałem, że tak powiem, komfortową sytuację. Nie musiałem zbytnio tracić energii, żeby gonić tych innych rywali. Mogłem spokojnie dowieźć tą koszulkę do mety. Udało nam się wygrać prawie wszystkie, w sumie wygraliśmy wszystkie etapy, więc to też bardzo nas cieszy. No, a teraz jadę na kilka dni na odpoczynek do domu i w piątek lecę do Turcji na ten tamtejszy wyścig. W klasyfikacji Pro Ligi po dwóch wyścigach liderem jest Marek Rutkiewicz z grupy CCC Polsat Polkowice. Akurat w tym roku bardziej się skupiłem na wyścigu Tour de Pologne, w tamtym roku właśnie się skupiłem na Prolidze. No przez to tak nie mogłem się przygotować za bardzo do Tour de Pologne, w tym roku zamierzamy to zrobić odwrotnie. Ale myślę, że tak czy inaczej będziemy bronić Proligi, jeśli nie ja, może Jarek Marycz, może Mateusz Taciak. Najważniejsze, żeby ta koszulka została w teamie. A co odnośnie do tego wyścigu, no specyficzny wyścig, codziennie trzeba było być naprawdę czujnym, codziennie grupa się rozrywała. No i żeby wygrać ten wyścig albo zameldować się na podium tego wyścigu, no to trzeba było codziennie przyjeżdżać z przodu. W klasyfikacji drużynowej wyścig szlakiem bursztynowym wygrała grupa CCC Polsat Polkowice. Wyścig z roku na rok się rozrasta. Przyjeżdżają coraz lepsze grupy zawodowe, coraz lepsi zawodnicy. Do wyścigu dołączają współorganizatorzy, przyjeżdżają ekipy telewizyjne, przyjeżdżają dziennikarze. Jest bardzo dużo wiadomości na portalach internetowych, bardzo dużo zdjęć z wyścigu, bardzo duże zainteresowanie społeczeństwa na trasie, wspaniałe zabezpieczenie policji, straży pożarnych. Dopisali sponsorzy jak zwykle i taki wyścig można organizować. A że są wyniki sportowe, że jest wielka walka, to jestem bardzo zadowolony. Wczoraj na zakończeniu etapu w Kazimierzu Biskupim dyrektor sportowy grupy BDC Grzegorz Gronkiewicz, który jeździ od lat w kolumnie wyścigu, początkowo jako zawodnik, teraz dyrektor sportowy, powiedział, że to są mistrzostwa świata, wiosenne mistrzostwa świata. I dla organizatora jest to przyjemność, jak usłyszy od ludzi wyścigu taki komplement. Wspólne zdjęcie zakończyło 28. Międzynarodowy Wyścig Kolarski szlakiem bursztynowym Helena Tour 2013. A my jesteśmy w Kaliszu.